Sebastian Zieliński był moim pierwszym szefem w życiu. Był w porządku. Jako szef, bo sobie coś tam robił do tej naszej gry. Był programistą jedynym w zespole w Łodzi, więc nikt nie wiedział tak naprawdę do końca, czym się zajmuje. Chyba dogadki z niektórymi na czacie powinien dodać tą muzykę, nie? No, tego się nie da, to musi takie być, bo to jest tak zaszyte, a to... Także było z tym trochę problemu, no ale wiadomo było, że no, co ja wtedy mogłem. No, narzekaliśmy, ale robiliśmy na tym, co było. No, Sebastian był spoko. Nie, tego typa musi Todd Howard wykupić. Jak chciałem podwyżkę, to dał. Nie. A to, co się działo potem, jak przyjechała wierchuszka z Warszawy, między nimi, to nie wiem. Bo to się potem w kuluarach dowiadywaliśmy, że tam były jakieś niesnaski, ale ja też do końca się tym nie interesowałem. No, trzeba było się przenieść do Warszawy. Przyjechali, zapytali się, czy zespołem przeniesiemy się do Warszawy, czyli my w trójkę. Musieliśmy podjąć decyzję. Poszliśmy sobie na piwo i podjęliśmy decyzję, że tak. I pojechaliśmy do Warszawy robić Wiedźmy. A Sebastian został w Łodzi. I już.